magazyn skrótów trzeciej ligi grupy pierwszej. Przemek Piekarz, na początek zapraszam na wszystkie gole ze środowej, czwartej serii gier. W środę o 19:00 Broń Radom podejmowała Stomil Olsztyn. 10. minuta gry i to goście wychodzą na prowadzenie po bramce zdobytej głową przez Pawła Flisa. W 26. minucie do głosu doszli broniarze. Junior Timite nie przedarł się w pierwszej fazie akcji, ale później był faulowany przez Jakubowskiego i do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Sebastian Kobiera. Kobiera, pewny strzał i mamy remis. W 77. minucie piłka spadła pod nogi Wrześniewskiego, a obrońca broni fenomenalnym uderzeniem dał 3 punkty gospodarzom i broń wygrała 2-1. ŁKS Łomża mierzył się z Wiktorią Sulejówek. 34. minuta gry i napastnik łomżan Hubert Antkowiak daje prowadzenie swojemu zespołowi. W 73. minucie ponownie w polu karnym piłkę otrzymuje Antkowiak i ŁKS po 2 golach napastnika wygrywa 2-0. GKS Bełchatów na swoim stadionie rywalizował z rezerwami Jagiellonii. W 35. minucie gry akcję przeprowadzili gospodarze. Serhiej Napołow świetnie wyłożył piłkę Piotrowi Gryszkiewiczowi, a ten znalazł dalszy słupek bramki Jagiellonii i GKS zdobywa 3 punkty w czwartej kolejce. Szybka wizyta w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie Lechia grała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Kamil Szymczak zagrywa z rzutu rożnego, a Daniel Chwałowski najwyżej wyskakuje w powietrzu. Piłka po odbiciu od poprzeczki wpada do siatki i Lechia wygrywa 1-0. Przez parę chwil będziemy w Sieradzu, gdzie Warta grała z Pelikanem Łowicz. 3. minuta gry i Adrian Olpiński otwiera wynik spotkania. 13. minuta gry. Niefrasobliwość przy rozegraniu piłki przez gospodarzy. Piotr Basiuk przelobowuje bramkarza, trafia do pustej bramki. 2-0 dla Pelikana. 3 minuty później Dudziński zagrywa do Czarnowskiego. Ten świetnie zachowuje się w 16 i mamy 3-0. Druga połowa spotkania. Akcja Marka Grąckiego wykłada piłkę Olpińskiemu. Olpiński zostaje zatrzymany, ale Grącki świetną podcinką przerzuca futbolówkę nad bramkarzem i jest 4-0. Ostatni akcent tego spotkania. Bartosz Woder z dystansu. Lekki rykoszet. Pelikan wygrywa 5-0. GKS Wikielec grał z Polonią Lidzbark Warmiński. Dobrze dysponowany był tego dnia Dawid Bogdański. Potrafił znaleźć się w polu karnym, bo już w drugiej minucie wpisał się na listę strzelców. Drugiego gola w tym spotkaniu oglądaliśmy na początku drugiej połowy. Ponownie Dawid Bogdański, właściwie ustawiony w 16, Polonia prowadzi 2-0. 79. minuta, Władysław Krasowski i GKS Wikielec łapie kontakt. 84. minuta, zamieszanie w polu karnym, Adam Płotka i w meczu Wikielca z Polonią mamy remis 2-2. Wigry Suwałki podejmowały Sokół Aleksandrów Łódzki. 18. minuta gry, Kamil Zalewski z ostrego kąta zdobywa swojego pierwszego gola w tym sezonie. Na odpowiedź gości czekaliśmy do 50. minuty. Rzut wolny, piłka przelatuje przez całe pole karne, a trafienie zostaje zapisane na konto Przemysława Woźniczaka. Całe 20 minut później w starciu z obrońcami wykazał się sprytem Maciej Radaszkiewicz. Radaszkiewicz z Soku prowadzi 2-1. 81. minuta spotkania. Arbiter wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Maciej Makuszewski. Makuszewski bardzo pewnie i Wigry ratują remis z Sokołem. Ostateczny wynik to 2-2. Unia Skierniewice kontra Wisła 2 Płock. 19. minuta spotkania. Marcin Więckowski. To goście wychodzą niespodziewanie na prowadzenie. Odpowiedź Unitów przyszła w 50. minucie. Mateusz Szmyt bezpośrednio z rzutu wolnego. Świetne uderzenie gracza ze Skierniewic. Remis 1-1. 73. minuta gry. Aktywny w tym meczu Papik Jan zagrywa do Jaworskija. Ten podbija futbolówkę, do której dopada w 16. Jakub Czarnecki. Unia obejmuje prowadzenie 2-1.
końcówka spotkania. Odzyskana piłka przez graczy trenera Kamila Sochy. Łapiński zagrywa na prawo do Jaworskija. Uderzenie, dobitka Łapińskiego. I Unia zdobywa 3 punkty, wygrywając 3-1. Bardzo ciekawie było w środowe popołudnie w Mławie. Już na początku meczu w 21 minucie Iwan Churenko daje prowadzenie Mławiance w starciu z rezerwami Legii. Na odpowiedź wojskowych czekaliśmy do 35 minuty. Olivier Olewiński, świetne uderzenie na 1-1. Druga połowa spotkania, 53 minuta. Olewiński do Żewłakowa, ten wpada w pole karne. Żewłakow, Ryczkowski, kuriozalna sytuacja, ale piłka wpada do siatki. Legia obejmuje prowadzenie na początku drugiej połowy. Pod koniec spotkania rzut karny dla legionistów. Michał Kucharczyk niezwykle pewnie pokonuje Piotra Piotrowskiego. Doliczony czas gry, rzut rożny, Kucharczyk, Jędrasik. Jędrasik jest już blisko bramki, wykłada piłkę Boczoniowi, a ten z pomocą rykoszetu ustala wynik spotkania na 4-1. Nie marnujemy czasu i przechodzimy już do meczów piątej kolejki. Większość spotkań ze względu na środową, czwartą serię gier została rozegrana w niedzielę. Jedyny sobotni mecz odbył się w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie Sokół podejmował GKS Bełchatów. Gospodarze w zielonych strojach, natomiast goście w kompletach biało-czarnych. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w 9 minucie. Składna wymiana piłek blisko lewego sektora. Artur Golański prawą nogą, a nie tą mocniejszą lewą, znalazł miejsce na uderzenie i dał prowadzenie graczom z Bełchatowa. W 22 minucie rzut wolny dla brunatnych. Dośrodkowanie w 16, piłka spada pod nogi jednego z zawodników gospodarzy, ale świetnie. W bramce zachował się Miłosz Rogalewicz. Kilkanaście minut później rzut rożny dla GKS-u. Piłka spada pod nogi na połowa, po chwili wraca do Golańskiego. Duże zamieszanie w 16, z którego zwycięsko wychodzi Łukasz Wroński i goście mają już 2 gole przewagi. GKS Bełchatów był w tym spotkaniu stroną przeważającą. To zawodnicy trenera Artura Derbina kreowali więcej sytuacji. To kolejna z nich. Futbolówkę przed 16 miał Olivier Niklas. Świetny rajd tego zawodnika i w 69 minucie mamy 3-0. Swoją najgroźniejszą akcję Sokół przeprowadził w 78 minucie. Piłka spadła w pole karne, tam uderzenie, ale bohaterskim wyblokiem popisał się Jakub Bartosiński i GKS wygrywa 3-0. W niedzielę o 12 Legia podejmowała Wigry Suwałki. Gospodarze w tym spotkaniu grali w zielonych strojach, natomiast goście Suwałk na biało. W pierwszych minutach spotkania to Wigry miały częściej piłkę w posiadaniu. 20 minuta gry, Makuszewski zagrywa na lewo do Głowickiego, ten oddaje futbolówkę Paszkowskiemu, jeszcze raz Głowicki. Na dalszym słupku akcję zamyka Eryk Matus. Błąd w tej sytuacji popełnił Marcel Mendes-Dudziński i Wigry wychodzą na prowadzenie w Książenicach. Odpowiedź legionistów przyszła w 34 minucie. Dobrze tyłem do bramki przeciwnika zagrał Ryczkowski, Adkonis wpadł w pole karne, zagrał do Żewłakowa, ten indywidualnie już w 16 minął przeciwnika i wykończył skutecznie akcję. Przed przerwą na indywidualny rajd zdecydował się Olewiński. Podał do Żewłakowa, Taudul obronił strzał, sparował na słupek, jeszcze dobitka możdżenia, ale uratowana przez wślizg obrońcy Wigier. W 47 minucie świetne bezpośrednie zagranie, ale Marcel Mendes-Dudziński ratuje zespół od utraty bramki. 58 minuta spotkania, rzut rożny dla Wigier. Piłka spada pod nogi jednego z zawodników Wigier. Świetna interwencja w tej sytuacji młodego bramkarza wojskowych. 82 minuta, Adkonis z rzutu wolnego, kapitalna, fenomenalna interwencja Taudula.
a więc mecz, w którym mogliśmy obejrzeć nie tylko bramki, ale też przepiękne interwencje golkiperów. Doliczony czas gry, jeszcze jedna szansa dla legionistów, uderzenie, słupek, dobitka i nie ma bramki, a więc spotkanie kończy się remisem 1-1. Jagiellonia Białystok, która bardzo słabo rozpoczęła sezon 24-25, rywalizowała na swoim stadionie z ŁKS-em Łomża. Goście rozpędzeni w nowym sezonie, ale to gospodarze przeprowadzili pierwszą akcję. Jakub Lewicki w lewym sektorze, dośrodkowanie, strzał, coś pomiędzy, taki centrostrzał i piłka wpada do siatki zaskoczonego Adriana Olszewskiego. Odpowiedź podopiecznych trenera Marcina Puski nie trzeba było długo czekać. W 8 minucie nie było najpierw faulu w polu karnym, później było jednak zagranie ręką i arbiter wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Hubert Antkowiak i bardzo pewnie wykorzystał rzut karny. Antkowiak i 11 metr, oglądajcie, bo to nie ostatnia taka sytuacja w tym spotkaniu. 43. minuta gry, no właśnie, kolejny faul w obrębie pola karnego i po raz kolejny do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Hubert Antkowiak, piekielnie mocno od poprzeczki, dublet napastnika Łomżan. Po zmianie stron ponownie Hubert Antkowiak z 11 metrów. Tym razem mocny strzał, ale nad poprzeczką, nie było hat-tricka dla Huberta Antkowiaka przynajmniej w 64 minucie. Kilka chwil później Antkowiak tyłem do bramki. Bielka wykłada piłkę Olszewskiemu, a ten trafia do siatki na 3-1. W doliczonym czasie gry na boisku zrobiły się już duże przestrzenie. Jagiellonia chciała zdobyć bramkę kontaktową, ale to rekontrę wyprowadził ŁKS Hubert Antkowiak. No i jest hat-trick dla gracza z numerem 29. ŁKS wygrywa 4-1. Stomil Olsztyn kontra GKS Wikielec, czyli derby województwa warmińsko-mazurskiego. Stomil w swoich tradycyjnych biało-niebieskich strojach, natomiast goście z Wikielca na czerwono. W 21 minucie mogliśmy oglądać fenomenalną bramkę. João Augusto uderzył z przewrotki, ale Jakubowski popisał się świetną interwencją. Kilka minut później João Augusto utrzymał się przy piłce, ale potem szybko ją stracił. Popędził w stronę bramki Wikielca Karpiński Babunadze, ale prosto w bramkarza GKS-u Wikielec. 42. minuta spotkania. Piotr Łysiak odzyskuje futbolówkę, wykłada ją do Babunadze, a Gruzin zdobywa swojego 3. gola w tym sezonie. 73. minuta i rzut rożny dla gości. Piłka znajduje się w polu karnym. Walczy o nią João Augusto, jeszcze uderzenie Mateusza Szmyta zablokowane ręką według arbitra, który wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł João Augusto, bardzo pewnie wykorzystał 11 i mamy remis w starciu Stomilu z GKS-em Wikielec. Minuta 86, wrzutka Mateusz Szmyt i bramka, która daje 3 punkty Wikielcowi. Jeden z faworytów ligi, czyli Unia Skierniewice, przyjechała w niedzielne popołudnie do Sulejówka. Gospodarze w żółtych strojach, natomiast goście ze Skierniewic na niebiesko. Mocny akcent już na początku spotkania, 5. minuta, Wilanowski, ale świetnie w bramce zachował się Stanisław Pruszkowski. W 27. minucie były gracz Wiktorii Czarnecki podał do Papikiana, ten do Sabiły, a akcję wykończył jeszcze Wadym Jaworski. Dwóch graczy Unii cieszyło się z gola, ale dotknął jeszcze piłki przed tym, jak wpadła do siatki zawodnik z numerem 99. Po godzinie gry bardzo aktywny w tym spotkaniu Agwan Papikian wpadł w 16. Jeszcze Kamil Sabiło wypracował sobie pozycję do strzału, ale uderzył nad poprzeczką. 51. minuta. Wilanowski z rzutu rożnego, Patryk Jurczyński na dalszym słupku i Wiktoria remisuje z Unią Skierniewice 1-1.
78 minuta. Ponownie Papikian do Sabiły. Papikian zastanawia się, co zrobić. Wykłada piłkę do Damiana Makucha. Ten płaski, precyzyjny strzał oddaje z około 25 metrów. I Jankiewicz musi wyjmować piłkę z siatki. W końcówce przycisnęła bardzo mocno rywala Unia Skierniewice. 92 minuta. Piłka nie wpada do siatki. Jeszcze jedna akcja dosłownie na sekundy przed końcem spotkania. Mikołaj Misiak blokowany jest w szesnastce. Jeszcze piłka trafia do Kamila Wróbla. Zamarkowane uderzenie. Jeszcze wybita piłka z linii bramkowej. Pruszkowski i Unia ratuje zwycięstwo 2-1. Grająca w niebieskich strojach Wisła 2 Płock rywalizowała z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Lepiej w to spotkanie weszli goście, bo już w drugiej minucie mieli szansę po rzucie rożnym. Kamil Szymczak, Jakub Król i obrońca Lechii notuje swoje trafienie w tym spotkaniu. W 29 minucie wypracowali sobie akcję podopieczni trenera Łukasza Nadolskiego. Futbolówkę przed 16 metrem otrzymał Borowski, ale Mateusz Awdziewicz w bramce spisał się bez zarzutów. 38 minuta spotkania. Wymiana podanie przed 16 metrem. Przed bramką znajduje się Ignas Abdelhamid i on wpisuje się na listę strzelców. Mamy remis 1-1. Młody zawodnik Płocczan o belgijskich korzeniach notuje swoje pierwsze trafienie w seniorskim futbolu. Minuta 68, chleb Kuczko, świetna indywidualna akcja, ale ten strzał przeleciał dosłownie centymetry obok słupka bramki Mateusza Awdziewicza. W 80 minucie właśnie chleb Kuczko ponownie popisał się świetną indywidualną akcją, wyłożył piłkę Bartoszowi Borowskiemu, a młody napastnik Wisły strzelił gola z kilku metrów. 90. minuta spotkania to już moment, w którym Lechia próbowała zaatakować, próbowała wyrównać. Tymczasem kontratak zespołu gospodarzy. Tutaj uderzenie, które odbiło się od poprzeczki, od Jakuba Króla i wpadło do siatki. Wisła wygrywa 3-1. Polonia Lidzbark Warmiński na swoim stadionie grała o podtrzymanie fenomenalnej serii 58 meczów bez porażki. Na jej drodze chcieli stanąć zawodnicy Mławianki. W trzeciej minucie Iwan Churenko zdobył gola po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Mateusza Stryjewskiego i to Mławianka wyszła na prowadzenie. Kilkanaście minut później rzut karny dla Polonii. Konstanty Czerni wyrównuje stan rywalizacji. W 41 minucie za uderzenie rywala drugą żółtą kartkę obejrzał Jean Odilon, musiał opuścić boisko i Mławianka grała w osłabieniu. W minucie 47 fenomenalne uderzenie z 50 metrów Michała Stryjewskiego. Zawodnik Mławianki z numerem 10 zdobywa gola kolejki. Chwilę później Klaudiusz Krasa ogląda drugą żółtą kartkę, musi zejść z boiska i siły na murawie się wyrównują. Mławianka naciera, Mławianka atakuje. Jakub Tworek, 55 minuta, przelobowany bramkarz i Mławianka prowadzi 3-1. Pod koniec spotkania błąd popełnili zawodnicy Polonii. Wykorzystuje go bezlitośnie Michał Stryjewski, który notuje dublet. I mamy 4-1. W samej końcówce gospodarzy stać było na jeszcze jedno trafienie. Tym razem piłkę do siatki kieruje Damian Lubak, a wynik meczu to 4-2 dla Mławianki. Oto komplet wyników. Piątej serii gier swoje mecze wygrywają faworyci, czyli ŁKS Łomża i Unia Skierniewice. Bardzo cenne zwycięstwa wyjazdowe odnotowują Warta Sieradz, GKS Wikielec i Mławianka Mława, która przerywa fenomenalną domową serię Polonii Lidzbark Warmiński. Na pierwszym miejscu ŁKS Łomża, 13 punktów zawodników trenera Marcina Puski. Na drugim stopniu podium Unia Skierniewice, 12 punktów graczy trenera Kamila Sochy. Podium dopełnia GKS Wikielec, który ma 9 punktów, tyle samo oczek Wigier Suwałki.
Na razie w strefie spadkowej Jagiellonia Białystok, która jeszcze nie wygrała spotkania. Na miejscu 17 Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Miejsce 16 należy do Mławianki, chociaż Pelikan Łowicz ma tyle samo punktów. Przed nami zestawienie par szóstej kolejki. 4 mecze w piątek, 5 spotkań zostanie rozegranych w sobotę. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie GKS-u Bełchatów z ŁKS-em Łomża. Bardzo ciekawie będzie też w Mławie, gdzie Mławianka zagra ze Stomilem Olsztyn. Po meczach czwartej i piątej kolejki doszło do zmiany w klasyfikacji strzelców. Na czele Hubert Antkowiak z ŁKS Łomża, który zanotował w piątej serii gier hat-tricka. W środowej kolejce dołożył 2 trafienia. Za jego plecami Kamil Sabiło, który ma 5 goli. To już wszystko, jeżeli chodzi o magazyn skrótów piątej i czwartej kolejki. Bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górze, dali suba naszemu kanałowi U-Sports. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale U-Sports.